Jednodniowy król Polski. Czy można być królem Polski przez jeden dzień? Większość z Państwa odpowie, że nie. Jednak pewna postać udowodniła, że można. Zapraszam do dalszego oglądania. Według legendy książę Mikołaj Radziwiłł udał się do Włoch z pielgrzymką pokutną. Gdy przybył do Padwy, wszyscy go wyśmiali i podważali jego szlacheckie pochodzenie. Dopiero jeden z rabinów o nazwisku Katzen Ellenbogen przyjął go. Książę wynagrodził jego syna Saula i sprowadził go na swój dwór. Saul okazał się bardzo mądry i obrotny. Szybko stał się sławny w całym państwie i został osobistym bankierem domu Radziwiłłów. Wobec podwójnej elekcji w 1587 roku Mikołaj Radziwiłł wskazał kandydaturę właśnie Saula. Wśród powszechnego entuzjazmu Saul Katzen Ellenbogen został wybrany królem tymczasowym. Jego panowanie trwało tylko jedną noc, w czasie której nadano Żydom wiele praw i przywilejów. Zatem teraz już wiesz, że istniał